Pani, więc tak, ja bym chciał, żebyście teraz sobie mogli, no to jak sobie nie notowaliście jeszcze, to żebyście sobie notowali, bo chcę podać tytuły biblijne do tego, żebyśmy mogli, adres biblijny, żebyśmy mogli sobie studiować. Ja chcę teraz powiedzieć kilka rzeczy na temat toków myślowych, bo jak powiedziałem, dla nas temat duszy jest tematem najszerszym i to, co powiedziałem wcześniej, było pod, jakby podwaliną pod to, co będę mówił teraz. I pierwsza rzecz to jest Psalm 94:11 i tam Słowo Boże mówi nam, że myśli ludzkie są marnością. Jakie myśli? Ludzkie. Co to oznacza, myśli ludzkie? To sformułowanie myśli ludzkie dotyczy myśli nieprzemienionych przez Bożą prawdę. Czyli każda myśl nieprzemieniona przez Bożą prawdę nazywana jest myślą ludzką. Słowo Boże w innym miejscu, w Nowym Testamencie mówi, że jesteśmy myśli Chrystusowej. Czymże jest to, że jesteśmy myśli Chrystusowej? To nic innego, jak myśl ludzka przemieniona przez prawdę Bożą. Myśl ludzka na przykład jest taka. Mogę osiągnąć jakąś rzecz na sposób naturalny. Taka myśl jest. No i to jest myśl ludzka. Prawda? Myśl Boża będzie taka, zaufaj mi, a osiągniesz tą rzecz. No i jakby rozumiecie różnicę. Czyli zasadniczo wszystko zawsze wychodzi od myśli ludzkiej. Czyli naturalność jest związana z naturalnym myśleniem. Nieważne jakie masz wykształcenie, nieważne jakie przeszedłeś kolejny losu, czego doświadczyłeś w życiu, jeżeli coś w Twoim umyśle, jakakolwiek myśl nie jest zgodna z adekwatną prawdą Bożą, jest to myśl ludzka i jest ona marnością. Rozumiecie? Jakakolwiek prawda ludzka, która jest sprzeczna z prawdą Bożą, jest marnością. To może najpiękniej brzmieć. Najcudowniej. Rozumiecie? Ale jest to marność. Marność. Co to jest marność? Kochani, marność to jest po pierwsze bycie ulotnym, po drugie bycie nietrwałym, po trzecie bycie bezcelowym i po czwarte bycie bez wartości. Oto marność, to jest definicja marności. A więc ludzkie myśli, czyli myśli niepoddane, nieprzemienione za pomocą jakiejś adekwatnej, zaznaczam, prawdy Bożej, są ulotne, nietrwałe, bezcelowe i bez wartości. I to jest straszna prawda, ponieważ okazuje się, że cały humanizm, tak, opiera się na myśli ludzkiej. Opiera się, na przykład cała religia opiera się na myśli ludzkiej. To jest myśl ludzka, ale to marność jest. Marność. Rozumiecie, dlaczego ja jestem antyekumeniczny? Ponieważ religia jest zbudowana na gruncie marności. Ja śmieję się z religii, szydzę z niej, poniżam ją. Dokładnie tak samo jak z humanizmem. Rozumiecie? Ktoś mówi, ale szanuj moje zdanie. Ja mówię, absolutnie nie. Ale nie szanuję Twojego zdania. Twoje zdanie jest dla mnie niczym. Jeżeli nie myślisz tak, jak mówi prawda Boża, to Twoje zdanie jest niczym. Nie liczę się z nim, poniżam je i wyszydzam. Śmieję się z Ciebie, że tak myślisz. To jest bardzo dobry sposób na utratę fałszywych przyjaciół. Zapraszam. Jak chcesz mieć, nie chcesz mieć problemu z ludźmi przewrotnymi i złymi, tak? To zacznij wyszydzać ich nieprawdziwe poglądy. Nie zgadzaj się z nimi, nie przytakuj i nie milcz.
Bo milczenie na kłamstwo jest też kłamstwo. Pamiętaj o tym. Ty milczysz, tak? W odpowiedzi na kłamstwo to też kłamiesz. To jest bardzo prosta sprawa. Idziemy dalej. Księga Izajasza 55:8. Pokazuje nam, że Bóg nie ma nic wspólnego z ludzkimi tokami myślowymi. Ludzie mówią o jakimś toku myślowym niezgodnym z prawdą Bożą i mówią, w tym jest Bóg. Ja mówię, tam nie ma Boga i nigdy nie było, bo Bóg nie ma nic wspólnego z ludzkimi tokami myślowymi. W ogóle Bóg jest pewnego rodzaju, w ogóle on, ten to szydzić potrafi dopiero. Ja nie znam nikogo bardziej szyderczego wobec niezgodności z jego zdaniem niż Boga. Wręcz napisane jest w jednym psalmie, Bóg z nich szydzi. Chcesz sobie przeczytać definicję szyderstwa, wejdź sobie w Google i zobacz. Tak? Ośmieszanie, poniżanie, tak? Po prostu. Tak traktuję w ogóle te rzeczy. Ludzie mówią, o, bo Bóg ma szacunek. Bóg nie ma żadnego szacunku do tego. Żadnego. Ja sam w ogóle zauważyłem, że jak my głosimy na ulicach i głosimy w taki sposób, który nie dotyka ludzkich poglądów, to jest wszystko okej zawsze. A jak tylko ruszymy czyjś pogląd, to jest tym człowieku na pół ulicy. Tak? Od razu jest ta wadra, bo to jest dotknięcie jakby Bożą prawdą, tak? Czyjegoś życia. Tak jak wczoraj z tymi księżami, tak? Ten przylatuje do ciebie, a ten go się pyta, proszę ciebie, uwolnić się? Ja jestem księdzem, ale to w ogóle to jest twoja osobista tragedia. To ty podjąłeś taką decyzję szaloną i co zrobisz? W ogóle co zrobisz? Nic nie zrobisz. Izajasz 59:7 mówi nam, że myśli ludzkie są zgubne. Jakie? Zgubne. To nie one, nie są neutralne. Czyli ja chcę was uczulić na coś. Że to nie ma, że to jest neutralne, że ja sobie mogę pozostać przy moim toku myślowym. Nie możesz. Bo to cię zgubi wcześniej czy później. Wcześniej czy później. Czwarta rzecz. Treny, czyli lamentacje jeremiaszowe. 3:62. Myśli szatana uderzają w ludzi i chcą znaleźć w nich swoje oparcie. Posłuchaj mnie. Czy ty wiesz, w jaki sposób myśli demoniczne przedostają się do naszych myśli? Przyjaciele, wiecie, że diabeł nie zna ludzkich myśli. Diabeł nie może wejść do twojej głowy i tam zajść. On nie posiada takiej mocy. Cześć, mam. To nikt nie posiada takiej mocy, rozumiecie? To tylko ty i Bóg mają wgląd do twoich myśli. Tylko ty i Bóg. Żaden człowiek, chyba że ktoś ma słowo wiedzy, to może się dowiedzieć, co tam myślisz w danej chwili. Jak ktoś nie ma, to nie może. Diabeł też nie może, ale myśli diabła, powiedzieć ci coś, jak rozpoznaje się myśli demoniczne? Zobacz. Pokażę ci, jaka jest różnica między myślą ludzką, grzeszną nawet, a myślą demoniczną. Myśl ludzka, grzeszna, prawda? Ona będzie taka, że ją sobie okiełznasz. Jeremiasz 3 ile? Nie Jeremiasz, treny. Treny, czyli w innych przykładach lamentacje jeremiaszowe. Zależy co, jakie macie ich. Treny. Myśl grzeszna, ludzka, na pułapie ludzkim, ona jest dla ciebie do okiełznania. To znaczy jest to coś takiego, że możesz myśleć, ale nie musisz myśleć. Możesz sobie na przykład wyobrazić grzeszną rzecz i tak jak sobie wyobraziłeś, tak możesz przerwać wyobrażenie. Ale na przykład chcę ci powiedzieć, czym są myśli demoniczne. Myśl demoniczna powoduje nacisk na ciebie, czyli nie możesz przestać myśleć. Zauważycie takie rzeczy w swoim życiu, że na przykład przychodził, czym się różni lęk ludzki od lęku demonicznego? Lęk ludzki jest, po prostu pojawia się i jest go łatwo opanować. Znaczy nie ma człowieka, który się nigdy nie bał. Wiecie, to trzeba by było nie mieć układu nerwowego, żeby się nie bać, no sorry. Każdy się bał czegoś, nie? Ale istnieje wielka różnica między lękiem ludzkim, a lękiem demonicznym. No lęk demoniczny to jest lęk, który cię opanowuje. W ogóle jedną z domen demonów jest to, że ciebie opanowują. I myśli diabła, tutaj na tej podstawie
tych trenów 3.62 to polega na tym, że to jest uderzenie bardzo silne myśli diabelskiej, która ma ten sam rodzaj, tak, co myśl ludzka. Dam Ci przykład. Siada sobie gość, chrześcijanin, porządny, wierzący w łaskę, tak, siada sobie i mówi, o, Bóg jest dobry, dzisiaj sobie obejrzy film pornograficzny. Krew Jezusa mnie obmyje, wszystko dobrze. Tak ludzie myślą. Bo to jest prawda, że go obmyje ten krew. Przecież ja mu nie mogę powiedzieć, że to jest nieprawda. Ale zobacz, co człowiek robi. Tak, pokrętność ludzkiej duszy, pokrętność tych kanałów. Tak? Obejrzę sobie, nic mi nie będzie. I obejrzał sobie raz, nic mu się nie stało, zapomniał. Obejrzał sobie drugi raz, nic mu się nie stało, zapomniał. Obejrzał sobie 15 razy, nic mu się nie stało, zapomniał, tak? Ale 16 raz włączy, tak? I coś mu uderzy. I facet nie może się pozbierać. I nie może się pozbierać. I przychodzi, mówi, ja potrzebuję uwolnienia od pornografii. Ja mówię, dlaczego potrzebujesz uwolnienia od pornografii? Mówi, człowieku, ja nie mogę sobie poradzić. Kiedykolwiek siadam do komputera, jestem natychmiast przymuszony, żeby wejść na tą stronę. Ja mówię, widzisz? Rzuciłeś patlinę. Raz, drugi, piąty, dziesiąty. Akurat tak wyglądała twoja konstrukcja, tak? Że byłeś dość silny w tym temacie. Ale myśl diabelska uderzyła w twoje myśli i pchnęła je do środka, tak? I w tym momencie masz demoniczną jazdę. Chcę wam pokazać, jak się myśli diabelskie łączą z naszymi myślami. Przecież w życiu cię diabeł nie uderzy demoniczną siłą pornografii, tak? Jeżeli nie zaczniesz, tak, otwierać pornograficznych stron. To w ogóle nie ma takiego czegoś. To jest fikcja, literacja, ale chodzisz na tym, pornografia mnie uderzyła. Co ty? Takiego czegoś nie ma. Wiecie, że gdyby takie coś w ogóle było, bo wiecie, takie się opowiada w historii ludziom, tam idziesz i demon ci napadnie, mnie, co ty w ogóle z tego diabła zrobisz? Rambo, człowieku, cztery? Diabeł to popka drogowego, rozumiecie, co chodzi? To nikt jest, tak? Jemu trzeba stworzyć warunki do życia. Warunki! Nie stworzysz diabłu warunków, to diabeł nie może nic zrobić, ale chrześcijanin to jest fachowiec do stwarzania warunków. Bo chrześcijan mówi, a po co będę zmieniał ludzkie toki myślowe? Będę sobie myślał, o! Ja mówię, ty, a znasz prawo przyciągania? Że o czym myślisz, to przyciągniesz? Słyszałeś o takiej rzeczy? Człowieku, to już ludzie ze świata to odkryli. Człowieku, że wszystko się przyciąga według swojego rodzaju. Opowiadałem wam na poprzedniej szkole, co żona ze szczurem miała. Myśli szatana uderzają w ludzi i chcą znaleźć w nich swoje oparcie, jeśli nie mamy, nie pracujemy nad zmianą naszego myślenia. Następna rzecz, drugi list do Koryntian, 11:3. Szatan skasza myśli za pomocą kłamstwa na temat Boga. Jakie jest główne skażenie diabelskie myśli? Są kłamstwa na temat Boga. Jakich myśli ludzkich dotyka diabeł, żeby umocnić swoją pozycję? Przede wszystkim myśli na temat Boga. Dlaczego ja tak dużo tłumaczę ludziom o tym, jaki dobry jest Bóg? Bo ludzie w ogóle nie wierzą, że Bóg jest dobry. Rozumiecie? Ludzie myślą, że ich odrzuci. Ludzie myślą, proszę Ciebie, że przyjdzie trudny moment do ich życia i oni odejdą od tego Boga. Ludzie myślą, że zgrzeszą tak, że Bóg im nie przebaczy. Ludzie tak myślą. Ludzie myślą, że Bóg im dał chorobę, niemoc, nieszczęście, że ich wypróbowuje. Ja mówię, ty widziałeś kiedyś, że ktoś, kto jest wszechwiedzący, wypróbowuje kogoś. Ty w ogóle myślisz logicznie? Jak ja bym wszystko wiedział o tobie, tak? To po co ja bym ci testy robił? No po co? Jak ja wiem. To co ja muszę o tobie się dowiedzieć, więc jak ja wiem. Zobaczcie to, że to jest nielogiczne wszystko. Zobaczcie, religia to jest mistrz nielogiki. Religia to nam dała takie zafiksowane rzeczy, takie w ogóle, ona bazuje na tych w ogóle zakamarkach duszy ludzkiej. Czy religia w tym to jest mistrzem świata człowieka. A więc widzimy, że szatan szuka, jakby skaża myśli ludzkie za pomocą kłamstwa na temat Boga. Zobaczcie, wiecie od czego jest na przykład, teraz odpowiedź na twoje pytanie, jak przyspieszamy nasz rozwój duchowy? Przede wszystkim, tak, od usankcjonowania prawd na temat Boga.
Nie zostawię Cię, nie opuszczę na przykład nigdy. Tak? W ranach moich i sińcach jest Twoje uzdrowienie. Szatan jest deptany pod Twoimi stopami. Jak w ogóle można powiedzieć, ale mnie atakuje szatan? W ogóle to... Wiesz, co to jest takie myśl? Jeżeli ktoś mówi, ale mnie atakuje szatan, to znaczy ten człowiek używa ludzkich toków myślowych. Wiesz, jaka jest prawda Boża? Szatan jest zdeptany pod Twoimi stopami. Czy Ciebie kiedyś zaatakowało płoto spod Twojej podeszwy? Przepraszam. Czy błoto spod Twojej podeszwy kiedykolwiek zaatakowało Twoje życie, wjechało w Ciebie i Cię zaczęło niszczyć? No błoto spod podeszwy? Dobrze, idźmy, idźmy dalej z tą podeszwą. Kupa, w którą wszedłeś i śmierdzi jak trzeba, czy ona jest w stanie Ci zniszczyć życie? Ona Ci podeszwy nie zniszczy! Żeby nie wiem, jaka była mocna! Ktokolwiek by zrobił tą kupę, a Ty w nią wlazłeś, ona nawet nie zniszczy Twojego trampka za 29,90 ze wschodnich Chin. Nie ma takiej siły rażącej! A chrześcijanin mówi, diabeł mnie atakuje. Ja mówię, przecież to jest ludzki tok myślowy. Ludzki tok, ludzki. To jest marność. To jest grunt dla diabła. Mówiąc, że diabeł Cię atakuje, ściągasz diabła do swojego życia. Rozumiesz? W ogóle określając te rzeczy, w ten sposób działać. Spójrz dalej. Księga Daniela 11:28. Szatan proponuje bogate myślenie, ale zawsze będzie ono przeciwne świętemu przymierzu. Szatan będzie Ci proponował bogate, potężne, kolorowe myślenie. Ja słucham ludzi, jak opowiadają mi, jakie oni objawienia odbierają. Ja mówię, ależ to objawienie jest piękne i kolorowe. Tylko ono przeczy świętemu przymierzu w Chrystusie Jezusie. Rozumiecie? Napisałem ostatnio w internecie, bo piszę co, ostatnio takie, rzucam zajawki na temat apostolskich doktryn. Napisałem taką doktrynę, że Bóg nie zsyła nieszczęść. Nigdy. Na nikogo i w żadnej postaci. Słuchajcie, jak on to wywołało falę w ogóle niezadowolenia. Jakaż to fala niezadowolenia, że Bóg nie zsyła nieszczęść. No szok. No ludzie się zbulwersowali. Jak tak możesz twierdzić? Jeszcze twierdzi, że to jest doktryna apostolska, że nie można tego zmienić. W ogóle strasznie ludzi boli coś takiego, jak to jest doktryna apostolska. Ja mówię, bo to jest prawda ostateczna. I teraz obojętnie co kto ma w głowie, jakkolwiek jest to rozbudowane teologicznie, jakkolwiek jest to piękne i kolorowe, ale przeczy tej prawdzie, tak? To przeczy nowemu przymierzu. No przecież na litość boską, no Jezus nie po to umarł na krzyżu, żeby dzisiaj Bóg na Artura Cerońskiego zesłał jakieś doświadczenie, żeby go czegoś nauczyć. To 2000 lat temu potem Jezus został zmaltretowany, zabity, tak? Żebym ja dzisiaj, a jestem 70% wody, zaznaczam, 6% użytkowności umysłu, tak? Żeby mnie teraz doświadczyć. Przecież ja w stosunku do Jezusa to rencista jestem. Rozumiecie, o co chodzi? W ogóle, jak można wymyślić takie coś? To tak jak ja bym miał na przykład swoją córkę, która ma 9 lat, w tej chwili, proszę Ciebie, chodzę z nią na siłownię, prawda? I położyłbym ją na ławce i 100-kilogramową sztangę na nią zrzucił i powiedział, Sara, musisz sobie dać radę. Przecież jesteś moją córką. Daj sobie radę, Sara. Cóż za bzdura. To ona się w ogóle zadrapie się w rękę, ja już idę i się patrzę, co ona tam, rozumiesz, kwili pod nosem, bo tak reaguje normalny ojciec i normalna matka, no to jest normalna sprawa. A więc pamiętaj, cokolwiek jest, nawet najbardziej rozbudowanego w tobie, ale jeżeli coś przeczy nowemu przymierzu, tak,
I to jest to ludzkie. To jest to ludzkie. Następnie drugi list do Koryntian 4:4. Diabeł interesuje się tylko tym, aby zaciemnić umysł niewierzących, czyli tych, którzy nie ufają Bogu. Wiecie, że niewierzący to nie są ci, którzy nie oddali życia Jezusowi? Niewierzący to są ci, którzy nie ufają Bogu, więc można być narodzony z Bożego Ducha i być niewierzącym. Rozumiecie to? Ktoś na przykład nie wierzy w Boże uzdrowienie, to niewierzący. Ktoś, kto nie wierzy w Boże zaopatrzenie, to jest niewierzący człowiek. Ktoś, kto nie wierzy, że będzie szczęśliwy w życiu, to jest niewierzący. On nie wierzy. Nazwij to. To niewierząca dusza, niewierzące toki myślowe. Niewierzące. Diabeł interesuje się tylko tym, aby zaciemnić umysły niewierzących, aby nie przyjmowali oni prawdy o chwale Chrystusowej. Czyli chodzi o to, że każda myśl, która wychodzi poza system wiary, jest toksyczna dla twojego życia. Nas nie stać, żeby nie wierzyć. Ja jeżeli nie wierzę w coś, to natychmiast biorę ten temat na warsztat. Biorę kartkę papieru i piszę na tej kartce papieru: nie wierzę w to, w to, w to, w to. I ja zaczynam pracę na tym. Pracę. Przyglądam się, jak wyglądają prawdy Boże. Zaczynam wyznawać te prawdy Boże. Zaczynam robić kroki wiary. Rozumiecie? Bez względu na to, co czuję. Ale najpierw uznaję, że nie wierzę i że to jest chore. Następnie. Dzieje apostolskie 17:29. Nieprzemieniony umysł jest skłonny do bałwochwalstwa. Czyli jeżeli dusze nasze, one nie są naprawiane, to wcześniej czy później pojawią się w nas, tak? Myśli o tym, tak? Aby zacząć się kłaniać różnorakim bóstwom. I nie polega to, że my się kłaniamy jakimś tam bóstwom pod tytułem Budda, obrazy czy coś w tym rodzaju. Absolutnie ja nie o tym mówię. Wiecie, co to jest bałwochwalstwo? W ogóle słowo bałwochwalstwo to jest oddawanie czci stworzeniu zamiast stwórcy. Krótko powiedziawszy, służenie wizerunkowi. Na przykład w kościołach jest bardzo dużo ludzi, którzy już zostali skalani bałwochwalstwem. To są ludzie na przykład, którzy już dawno temu, tak, wytracili realną, głęboką społeczność z Bogiem, ale dalej są w służbach, idą siłą rozpędu. Rozumiecie? Idą siłą rozpędu. Dla nich kościół jest Bogiem, dla nich służba jest Bogiem. Rozumiesz? Rozmawiasz z nimi, pytasz się, jak tam u ciebie. A dzisiaj znowu robiliśmy to czy tamto. Ja się mówię, ja nie wiem, ale się pytałem, co u ciebie słychać. A ty mi opowiadasz o swojej służbie w kościele? Czy to jest twój bałwan? Czy ty nie słyszysz siebie? Czy ty masz na imię Janek? Tak? Ja się pytam, jak ty się, Janek, trzymasz? Co u ciebie, Janek? A ty już masz bałwana? Bo ty kto ty jesteś? Rozumiesz? Szok. Niektórzy ludzie się podpisują pastor, słowo honoru. Do mnie ktoś ten SMS-a pisze, prawdziwie, i pastor jakiś tam. Ja mówię, w życiu żaden człowiek ze świata nie napisał do mnie tak: Artur, pozdrawiam cię, piekarz Andrzej. Napisał ktoś do ciebie tak: księgowa Krysia, wszystkiego dobrego na święta ci życzę. Nie? Ale jak ktoś pisze pastor, to jest okej. Okay. Nie jest okej. Okay. To jest skrzywienie. Rozumiesz? Ja sam jestem pastorem. Ja to rozumiecie? Ja chcę, żebyście zobaczyli, że umysł, tak, który długotrwale przebywa w systemie ludzkich toków myślowych, zaczyna być skłonny do bałwochwalstwa. Zaczyna być skłonny do bałwochwalstwa, do oddawania jakiejś formuły czci stworzeniu zamiast twórcy. Dalej, 2 Koryntian 3:14. Religia przytępia umysł. Każda forma religii przytępia umysł, czyli powoduje, że jest trudność w przyjmowaniu Bożych toków myślowych. Długotrwałe trwanie w religii. Rozumiecie? Długotrwałe trwanie w religii.
doprowadza właśnie do takich rzeczy. Religia jest jednym z największych problemów chrześcijaństwa. O ile nie największym. Ponieważ te zaburzenia duszy człowieka, one mogą być stymulowane religijnie i one działają na religii jak na nawozie. Rozumiecie? Ja napisałem teraz taką krótką zajawkę na ten temat, że Biblia nie jest jedynym kanałem przepływu Bożej prawdy. Słuchajcie, co się podniosło, to się w głowie nie. Ja jestem człowiekiem Biblii. Ja się nawróciłem na Biblii. Ja od 2001 roku siedzę codziennie w Słowie Bożym. Codziennie. Ja jestem zakochany w tej książce. Rozumiecie? Ale ja nie mogę pozostać pasywny w stosunku do tego, że ludzie, tak, uważają, tak, że Biblia, tak, to jest jedyny kanał Bożego przepływu. Bo tak nie jest. A co z tymi, którzy nigdy nie czytali Biblii? Jak oni się ponawracali? Ci papageje i ci inni. Tak? Jak to jest w ogóle możliwe? Jak to w ogóle jest możliwe? Jak napisałem, że ten tekst na początku Ewangelii Jana, na początku było Słowo, to nie chodzi o Biblię. Tylko to Słowo to jest Jezus, bo tam jest napisane, a Bogiem było Słowo. No przepraszam bardzo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ale religia trzęsie się. Co na Skryptura, co na Skryptura? Protestanty szaleńcy. Sama Skryptura. Też taki artykuł napisałem, czy znasz Jezusa, czy tylko Biblię? To jest wielka różnica. Ja spotkałem, wiecie, ja usługiwałem kiedyś na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Może wam mówiłem, może wam nie mówiłem. I tam przyszli mądrzy ludzie i chcieli mi zadawać mądre pytania. Ja mam 8 lat szkoły podstawowej. I oni mnie tam zaprosili jako taką po prostu, zobaczymy, co on nam powie, ten prawdziwy protestancki dziwny kaznodzieja. 6 oddało życie Jezusowi. Na kurde. Pod koniec mojego głoszenia siedzieli tak, mówię, kto z was chce doświadczyć tego, co ja? Chodź. Profesorze. Religia to zaraza. Ona usankcjonowuje zaburzenie. Rozumiecie, jaki to jest dramat? Religia usankcjonowuje zaburzenie. Ludzie przychodzą do mnie na terapię i mi wyjeżdżają z takimi religijnymi wstawkami, a mówię, ty, najpierw w ogóle, ty dawaj, mówię, w ogóle rozwalimy ten system. Bo ty mi się teraz tłumaczysz, dlaczego ty się powinieneś bać. Ty przyszedłeś tutaj do mnie o pomoc, tak? Ale najpierw ty mnie informujesz, dlaczego ty się powinieneś bać. Tak? I mówisz, bojaś Boża. No mówię, a ja się nie boję Boga. I teraz mówię, albo stąd wyjdziesz, albo uznasz, że ja mam rację. Zobacz, co jest twoim życiem, który drżysz przed Bogiem i zobacz, co jest z moim życiem, który się Boga nie boję. Porównaj sobie moje życie i twoje życie. Ty jesteś pacjent, ja jestem terapeuta. Już samo miejsce, mówię, wskazuje na to, kto z nas ma sukces, a kto ma porażkę w ogóle. Gdzie twoja teologia? Mówię, co to jest? Że to jest religia. Religia, religia, religia. Nienawidzę religii. Uważam, że kosi straszne żniwo wśród ludzi. Również ludzi narodzonych z Bożego Ducha. Ewangelia Łukasza, kolejna rzecz, 10:27. Myśli są po to, aby nimi kochać Boga. A więc jaki jest cel naszego myślenia? My musimy tak nasze myśli zmieniać, aby każda z tych myśli Boga kochała. Jeżeli ja widzę, że jakaś myśl u mnie nie kocha Boga, na warsztat, nie załamuję się. Ewangelia Łukasza 10:27. Ja się nie załamuję tym. Pamiętacie poprzedni wykład? Nie załamujemy się tymi sprawami.
My przyglądamy się na nasze dusze jako na miejsce, na którym musimy rozwinąć warsztat pracy. To żaden wstyd, że nie kochasz swoimi myślami Boga. To nie wstyd, to praca przed Tobą. Rozumiesz, o co chodzi? Tak samo jak to jest prawda, że ma łupież, o łupież mam pro Ciebie, no przecież człowieku, no masz łupież, i senizora. Idziesz do apteki, kupujesz cenizoral, smarujesz sypanie. Jeśli masz wiarę, kładziesz ręce, uzdrawiasz się z łupieżu. Zależy, proszę Ciebie, wszystko od Twojego potencjału wiary. Ale nie załamujesz się tym, że masz łupież. Bo to, że masz łupież, tak, nie czyni z Ciebie gorszego człowieka. Tak? Tak samo jak to, że Ty w Twoich myślach nie kochasz Boga, nie czyni z Ciebie gorszego człowieka. Od po prostu na warsztat. Tak? Bierzemy, kujemy, rozwalamy, układamy, no. To w ogóle rozumiesz. Nie panikujemy, uspokój się, mówię. No panika jest gorsza niż faszyzm. No, no masz to, no i co z tego? No jeden ma tak, drugi ma inaczej. No. W ogóle nie ma ludzi niezaburzonych. Naprawdę mnie to bardzo uwolniło. Mnie bardzo uwolniło to, że nie istnieją ludzie niezaburzeni. Mówię, okej, Panie Jezu, tylko Ty byłeś niezaburzony, w porządku, każdy inny był zaburzony. Wszyscy byli pozaburzani, człowiek. Łącznie z prorokami. Tam ci to w ogóle nie nawróceni byli, nie? W Starym Testamencie. Wszyscy apostołowie byli zaburzeni. No weź się przyjdzie na życie apostołów, no człowieku. Chodzą za Jezusem, widzą cuda, chodzą po wodzie, tak? No ludzie, no taka moc, tak? A oni przychodzą do Niego, człowieku, Janek z Jakubem, mówią, Panie, mamy cudowny plan na kolejną eskapadę ewangelizacyjną. Spalmy wieś w Samarii. Człowieku, piromani. Jan i Jakub, dwaj bracia piromani. To Jezus, bo Jezus miał cudowne poczucie humoru. Synowie gromu ich nazwał, chłopaki podpalacze. W ogóle. Rozumiem, tak ich nazwał w ogóle od razu. Powiedział, ty, gromowładny, ty. Co chcesz tam robić? Mówi, ty, no w ogóle wiesz, jakiego ty ducha jesteś? W ogóle ty wiesz, dokąd my idziemy? Tak? Zobacz, jaki to był skład. Święty Tomasz, tak? To był tak zawinięty przez niedowiarstwo, że się w pale nie mieści, człowieku. My w palca nie wsadzę, w dziurę nie uwierzę, że był na krzyżu. Tak? Koniec! I on nie uwierzy, człowieku. On mu rękę chce w brzuch wsadzić, ty. No co w ogóle za głowa jest? Rozumiesz, o co chodzi? Piotr, człowieku, po wodzie chodzi, różne rzeczy. Tutaj dochodzi do akcji, gdzie ma iść do przodu, wreszcie go mówi, ja go nie znam w ogóle, to ja nie wiem, o co chodzi. Jezus pierwszy słyszy. Każdy z nich. Każdy z nich. Święty Paweł, myślicie, lepszy? Wcale nie lepszy. Człowieku. Naurągał kapłana. Wiecie, jak wyglądał kapłan w tamtym czasie? Kapłan? Wejdę do internetu, zobacz, jak wyglądał kapłan w tamtym czasie żydowski. Człowieku. Tutaj, człowieku, różne jakieś tablice, kamienie, jakieś tutaj inne rzeczy, szaty specjalne, tak? I dostaje, Paweł dostaje w twarz od jednego tutaj z tych w ogóle pachołków tego kapłana żydowskiego i Paweł mówi do kapłana, uderzy cię Bóg ściano popielana. A oni mówią, kapłanowi urągasz? Ty, a za to mój Paweł, nie wiedziałem, że to kapłan. Koniec! No koniec! Rzecz się rozgrywa na sali, połowa tego, stoi kapłan, rozumiesz, tak jakbym powiedział, nie wiedziałem, to biskup. Człowieku, wiesz, szata, czapa, tak? Wszystkie te rzeczy, klotek przywiązany na czole, człowieku, rzemieniem, a on nie wiedział, do kapłan. Facet, który miał doktorat z teologii żydowskiej, skończył prawdziwie studia, tak? On nie wiedział, to jest kapłan. Proszę, ludzie. Tymoteusz, biskup Efezu, depresję miał. Depresję. Dwa listy trzeba było do niego napisać. Poczytajcie te listy. Przestał głosić Ewangelię. Podważył swoje powołanie. To byli pozaburzani ludzie. Tylko Jezus nie był zaburzony. Mnie to w ogóle od razu uwolniło. Ja mówię, o Boże, aha. To jest okej. W ogóle to ja... To dobrze, Boże. To okej. A tak, Artur, no pracuje. Pracujemy sobie. Dusza na warsztat, do roboty, do przodu. Kocham Cię z tym Twoim kotłem, bo wiesz, że ja kocham tych wszystkich z kotłem w duszach. Rozumiecie? Chcę Wam to pokazać. W ogóle to nie wstyd, że to robisz. To nie wstyd.
To miejsce do pracy. Do pracy. Problem polega na tym, jeśli chrześcijanin nie chce tego zmieniać. I dlatego o tym mówię. Myśli ludzkie, czyli myśli niezmieniane, to marność. Ci, którzy nie chcą się zmieniać, oni mają problem. A nie ci, którzy mają problem i chcą się zmieniać. Wszyscy mają problem. Tylko trzeba się wziąć do roboty po prostu. I to jest to, rozumiecie, to, co my musimy rozumieć, jeżeli chodzi o trójjedyność człowieka. 1 Koryntian 2,16 dalej. Bóg już określa koniec naszego procesu przemiany, widząc święty koniec. Czyli ty musisz już zrozumieć, że ja mam sukces w kieszeni, jak tylko zabrałem się na pracę. I powiedzieć: Boże, dziękuję Ci za moją przemienioną duszę. Dziękuję Ci za moje przemienione myśli. Halleluja. Bo Ty już widzisz koniec mojego życia. Ty już widzisz sukces. Ty już widzisz, że wyszedłem z kanałku mojego. Bóg już widzi, jak jesteś poza życiowym szatkiem. On już to widzi. On już to widzi. On widzi święty koniec rzeczy. Tak mówi Słowo. Rozumiecie? Ja dzisiaj zabieram się za jakiekolwiek zaburzenie w moim życiu i natychmiast ogłaszam, proklamuję: Boże, dziękuję Ci, że wyszedłem z tego. Halleluja. Dopiero dziś to rozpoznałem, wchodzę w to, ale ja już dziękuję Ci, że wyszedłem. Halleluja. Już w życiu nie powiem, że jestem niecierpliwy. Już w życiu nie powiem, że jestem niełagodny. Już w życiu nie powiem tych rzeczy. Boże, tak, rozpoznałem brak cierpliwości, ale dziękuję Ci, że jestem cierpliwy jak Ty. A pokój Twój przenika mi od góry do dołu. Choć dopiero dzisiaj rozpoznałem, że jestem niespokojny. Bo On mówi: ja już widzę Twój święty koniec. Twój święty koniec. Oto nasz Bóg. Oto nasz Bóg. Zrozum to. Cudowny. Patrz dalej. Rzymian 12,2. Porównanie. Stary umysł, mentalność świata. Nowy umysł, rozróżnienie tego, co jest ze świata, a co jest z Boga. Przy tokach, przy starych tokach myślowych, tak? My będziemy cały czas w mentalności świata. Obojętnie jak to religijnie ubierzemy. Do czego zaś doprowadzą nowe toki myślowe? Do rozpoznawania, co ze świata jest, a co ze świata nie jest. Ludzie na przykład zadają takie pytania: a czy ja mogę słuchać świeckiej muzyki? Ja mówię tak. Ty, mówię, takie pytanie mi zadałeś? Przecież skoro Ty mnie zapytałeś o to, to znaczy, że w ogóle nie rozumiesz rzeczywistości. Jak Ty mnie o to pytasz, czy ja mogę słuchać świeckiej muzyki? Nie powiem Ci, mówię. Wiecie, tak Jezus robił. Do Niego przychodzili i zadawali Mu pytanie. Mówią tak: no dobrze, skąd był chrześcijana? Mówi, skąd tam jakaś rzecz, już nie pamiętam. A Jezus mówi: powiem Wam, jak powiecie, skąd był chrześcijana. Z nieba czy z ziemi. A oni mówią: nie wiemy, to też Wam nie powiem. I on nie mówił w ogóle. On w ogóle był wierny zasadzie. Kto ma, temu będzie dodane, kto nie ma, i to, co nie ma, że ma, będzie mu odebrane. Jak można odpowiedzieć na takie pytanie? Czy ja mogę słuchać świeckiej muzyki? Mówię: uspokój się, nie zadawaj mi takich pytań. Jak możesz mi pytać o to? Ja Ci nie odpowiem na to pytanie. Ale powiem Ci inną rzecz. Zacznij zmieniać swoje myślenie. Tak jakby ktoś do Ciebie przyszedł i powiedział: mogę sobie na deser wziąć podkowę? Czy nie mogę? Jako chrześcijanin. W ogóle wiem, co chodzi. Z fajerką zawrzeć jeszcze. Dalej, Księga Izajasza 32,4. Umysł musi pracować, aby się zmieniać. Pasywność, przyjaciele, jest naszym wrogiem. I Księga Izajasza 26,3. Umysł musi pracować. Pracować. To znaczy, my nie możemy sobie usiąść i powiedzieć takie rzeczy: Pan mnie zmieni. Nie. Nie zmieni.
jak nie ruszysz, nie zaczniesz działać, tak? To się nic nie stanie. Ja muszę zacząć pracować. To tak jakbyś poszedł na siłownię, usiadł sobie i myśląc, że będąc na siłowni, tak, spadnie ci tłuszcz i urosną ci mięśnie. Przez sam pobyt na siłowni w ogóle nic się nie zmieni. Tak samo jak pójdziesz do gabinetu dietetycznego, tam gdzie przyjmuje dietetyk, możesz sobie przytulić się do dietetyka nawet, pogłaskać go. Rozumiesz? Powiedzieć, och, mój dietetyku kochany. Ale to nie spowoduje, że cokolwiek się zmieni w twoim ciele. Ty musisz wziąć dietę i zastosować ją. Dalej, Izajasz 32:4. Przepraszam. Tamten, poprzednio to było 32:4. Ja wam źle przeczytałem. Poprzednie 32:4. A teraz Izajasz 26:3. Tak, teraz. Umysł zmieniamy przez ufanie Bogu. Czyli my musimy brać słowo Boga. Tak? Wiecie, jak to wygląda fajnie? Ja na przykład często ludziom uczę ludzi w bardzo prosty. Na przykład mówię tak, zróbcie sobie analizę, jak było kiedyś, jak jest teraz i prorokuj, jak będzie w przyszłości. Tak? I do tego, jak będziesz prorokował, jak będzie w przyszłości, dopasuj sobie Boże prawdę adekwatnie. Patrz w prawdę, tak? I patrz, jak myślisz. Patrz w prawdę i patrz, jak myślisz. I teraz co robię? Porównuję to, jak myślę, z tym, jaka prawda jest. Rozumiesz? I teraz ja zaczynam ufać w to, jaka jest prawda, a nie w to, jak myślałem do tej pory. Patrz, jest taka prawda. Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. No weź tu kochaj. No proszę bardzo. Tam pół biedy, jak do miły bliźni. A tam nie jest napisane, kochaj miłego bliźniego, jak siebie samego. No kochaj bliźniego. No i bliźni Szumowina. No jak tu kochać bliźniego Szumowina, jak się w ogóle nie chce w ogóle o nim myśleć? Nie mówić o tym, że przebywać. Dam wam przykład. Kiedyś byłem, lata temu, jechałem do kościoła, jeszcze byłem w kościele zielonoświątkowym. Nie miałem samochodu, jechałem autobusem. Z dworca w Warszawie, dwa przystanki. Pośpiesznie. No były długie przystanki. Ja sobie elegancko ubrany, wyszykowany, słuchajcie, do tego kościoła, wypachniony, jadę na nabożeństwo. To niektórzy z was pewnie słyszeli i ustałem sobie, wchodzę sobie tylnymi drzwiami, patrzę, siedzi ktoś tam z tyłu. Nie wiedziałem, czy to mężczyzna, czy kobieta, śmierdzi. Śpi. Jakieś tam pijana postać jakaś taka w tym autobusie. Poszedłem na środek, bo tam śmierdziało równo. Stoi na tym środku, w tym autobusie. Jadę do kościoła, jestem porządnym charyzmatykiem. I myśl przychodzi, usiądź koło niego. Ja od razu pierwsza myśl, ja mówię, precz szatany, precz. Bo to taka myśl, no nie do głowy. Ja dzisiaj jeszcze, wiesz, ja dzisiaj to umiem rozpoznać, kiedyś jeszcze tego nie umiem rozpoznać. Ale to natrętne było, usiądź tam. A ja w ogóle się męczę. Męczę się, mówię, jadę do kościoła zielonoświątkowego. Tam jest tak czysto, że można jeść z podłogi. Tam jest tak ładnie, tam zawsze kwiaty zmienione, tam zawsze wszystko pobielone, tam człowieku, rozumiesz, aż tam w ogóle wchodzisz, od razu ci się banan robi na twarzy. Halleluja! Tak masz od razu. W ogóle wiesz, i taka myśl, w ogóle umarłem zamiast niego na krzyżu. O Boże, mówię, dobrze. Idę, siadam komu niego. Śmierć, człowieku, ja się męczę. W ogóle wiesz, o co chodzi? Słuchajcie, mi to zostało do końca życia. Ja zdecydowałem wtedy, że go pokocham. Wszystko przeczyło. Każdy impuls mojej duszy, każdy impuls mojego ciała. Widzisz? Ty musisz decydować o zmianie myślenia. Bez względu na to, co ty czujesz. Skoro jest jakaś Boża prawda, to ty mówisz tak, Boże, oto twoja prawda. Ja w ogóle nie wiem, jak się mam za to zabrać, ale decyduję teraz, że ta prawda zacznie być częścią mojego życia. Nie wiem, jak to będzie, ale ja teraz, Panie, przynoszę Ci moją patologię z duszy, naprzeciwko stawiam prawdę z Twojego słowa, tak? I ustanawiam wymianę. I teraz, Boże, oczekuję od Ciebie wytycznych, jakie mam robić kroki w tym kierunku.
Czy mam usiąść koło Menela, czy nie usiąść koło Menela? Czy iść do kogoś, czy nie iść do kogoś? Czy pocałować go w nogę, czy go nie pocałować w nogę? Co mam zrobić, Panie, gdyż gotów jestem? Oto jest postawa człowieka, który chce wymieniać ludzkie poglądy na poglądy Boże. To nie jest kwestia, że ja mam coś zrobić i za to mnie Bóg wynagrodzi. Nie! Bóg mówi, ty się zdecyduj i zaczynamy pracę. Zrozum. Pracę. Bóg nie chce twojego sukcesu. Bóg chce twojej współpracy. Boga nie obchodzą twoje sukcesy. To ludzkie myślenie, że my mamy komuś zaimponować. To ten chory duch sieroctwa, który panuje wokół. Mówi do nas, pokaż się Bogu, teraz będziesz kochał, staraj się kochać, a jak nie będziesz kochał, to się martw. Nie, Boże! Nie cierpię tego Menela całą duszą swoją! Ale co robię, Boże? Idę tam, bo ty za niego umarłeś, siadam. Wszystkie moje zmysły temu przeczą. Cała moja dusza tego nie chce. A ja mówię do ciebie, Panie, wiem, jaka jest wola twoja w tej sprawie. A teraz zrób coś z tym. Zrób coś z tym. Pierwszy list Piotra 1,13. Słowo Boże mówi, aby okiełznać umysł. Okiełznać umysł. Czyli należy zrozumieć, że w różnych sytuacjach będziemy musieli brać autorytet nad naszym umysłem i to będzie dość brutalne. I będziemy musieli powiedzieć, ty tak teraz będziesz myślała, moja głowinko. Ty tak teraz będziesz myślała, ty tak będziesz myślała, tak będziesz myślała, a w twojej głowie będzie zupełnie coś innego, bo cała kultura, która do tej pory w ciebie wpłynęła, ona mówiła coś innego. Ale co robisz? Okiełznać, wiesz, że okiełznać kogoś? Ja zbadałem to słowo. Okiełznać to jest wziąć brutalną siłą. To nie jest, przepraszam cię bardzo, mój tok umyślowy, który od 42 lat jesteś taki, a nie inny. Czy zechciałbyś zmienić swoją konstrukcję? No bo wiesz, Bozia powiedziała, że tak trzeba. Nie! Namierzam chory tok myślowy, uznaję go za wroga, biorę go za mordę, uznaję, że to będzie bolało, tak? I mówię, tutaj będziesz. To jest gwałt. Ale gwałtownicy dziedziczą królestwo. Gwałtownicy, nie romantycy. Tam nie jest napisane, że romantycy dziedziczą Królestwo Boże. Tam jest napisane gwałtownicy. Ci, którzy gwałtem coś biorą. I są takie elementy naszego umysłu, które gwałtem wziąć musimy. I nie wolno nam uciekać do chorej teologii pod tytułem, jak Pan mnie nie przekona, to nic nie zrobię. No pewnie. Skąd ten pomysł? Z religii jakiejś. Tak? Ze zhumanizowanego miejsca. Przekona Pan. W ogóle ja takie rzeczy słyszę, chrześcijanie, ja mówię do kogoś, ty, to co to robisz, to jest grzech. A jak mnie Duch Święty nie przekona, ja mówię, ty, Duch Święty przekonuje świat, a nie Kościół. Czytałeś o tym w Biblii kiedy? Ja w ogóle w Biblii wierzę. Przyjdzie Duch Święty i przekona kogo? O grzechu? Świat. A ty jesteś ze świata? Nie. To cię nie przekona. A wiesz, dlaczego cię nie przekona? Bo ty wiesz, co należy. Ale numer! Ty wiesz, co należy! Ja mówię, przebacz. A ktoś mówi, jak mnie Duch Święty nie przekona, nie przebacz. Ja mówię, ale weź. Nigdy cię nie przekona. On się nie zajmuje przekonywaniem Kościoła. Ty wiesz, że masz przebaczyć. Ale mnie tak boli. No, bo ja ci pomogę w uleczeniu. Po to jestem w twoim życiu. Dalej. Przypowieści Salomona 14:30. Umysł spokojny, czyli pełen Bożego szanowu, zapewnia życiu. Spokój w sferze psychofizycznej. Czy wy w ogóle wiecie, że jeżeli będziecie zmieniać swoje myślenie na Boże myślenie, to będziecie zdrowsi, nawet fizycznie? Układ odpornościowy wam się poprawi. System finansów wam się poprawi. Relacje z ludźmi wam się poprawi. W ogóle wszystko wam się poprawi.
Infekcji nie będziecie łapać tak jak się łapie. Tutaj się wszystko mieści. Tutaj, 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 tutaj. Żołądki, trzustki, nerki będą lepiej pracować. Dłużej będziecie żyć na ziemi. Poprzez zmianę myślenia. Zmiana myślenia. Kurczę. Zrozumcie, jak to działa. To jest niesamowita rzecz. Ja mam 45 lat. Nigdy nie byłem w tak dobrej kondycji fizycznej, jak jestem teraz. Nigdy. Nigdy, słuchajcie. Fizycznej. Bo nigdy nie byłem w tak dobrej kondycji psychicznej. Rozumiecie? I ostatnia rzecz. 2 Piotra 3:1. Trzeba być czujnym w dbaniu o umysł. Czujnym. Czyli my nie rzucamy takiego hasełka sobie, jak coś tam dojrze, to dojrze. Nie. Tak jak się ząbki myje codziennie, tak jak się nóżki myje, że nie śmierdziały. Codziennie. Codziennie. Dbamy o umysł. Patrzymy w naszą główeczkę. Czy tam na półeczkach poukładane są przedmiociki jak trzeba. Jak jakaś puszeczka przesunięta, to przesuwamy jak trzeba. Jak coś tam się zawirowało, tak? Ustawiamy, podbijamy. Dbamy o nasze umysły, ludzie. Życie chrześcijanina to nie jest życie pod tytułem prawdziwie, to jest życie hipisa. Hipisi tak żyją, jak się LSD nażrą, to tak żyją. Rozumiesz? Ja kiedyś nażarłem się LSD, to siedziałem pół nocy w szafie, dzwoniłem z pilota do telewizora i miałem bardzo dobry czas. Wyszedłem z szafy, stał głośnik, z głośnika wyszła muzyka, widziałem nutki, tańczyłem do nich i byłem całkiem sam. Ja i LSD. Sorry. Tak nie wygląda umysł chrześcijanina. Umysł chrześcijanina to umysł jest poustawiane wszystko na półeczkach. I nie mówię o ludzkiej logice. Ja mówię o Bożej logice, o Bożym porządku. O Bożym porządku. Gdzie są poukładane standardy. Tak? Gdzie priorytety są. A? Gdzie wszystko ma swoje miejsce. Najpierw fakt. Tak? Potem wiara w fakt. A potem dopiero emocje. A nie emocje jak na sprężynkach. Człowieku kibetka. Szok. Ja sobie nie wyobrażam takiej rzeczy, że wstaję rano i mi emocje latają. Stój, patrz, stój. To szok. Ja muszę mieć poukładane w głowie. Przecież jestem dziedzicem Bożego tronu. Więc co robię? Dbam o mój umysł. Higiena umysłowa. Nie czytam dziwnych rzeczy. Nie oglądam dziwnych rzeczy. Nie słucham dziwnych rzeczy. Nie prowadzę dziwnych rozmów. Nie kontaktuję się z dziwnymi ludźmi. Rozumiesz? Mówię, szok. Mówię, że ja się nie nadałem do tego. Ja sobie nie wyobrażam, że siedzę godzinę z kimś, rozumiesz? I rozmawiam z nim o rybach. Na rybach byłem. Taką rybę zrobiłem. Boże, mówię, już jest trudno. Łowisz ryby do mnie? Łowisz. Mówię, nie łowię ryby. W ogóle nauczę się, tylko nie mów do mnie o tym. Dbamy o swój umysł. Jakakolwiek forma niepokoju się pojawia, nie zostawiasz tego, niech sobie leży. Nie, 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 nie będzie leżało. Jak zmartwienie pojawia się, nie, 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 ho, 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 nie będzie zmartwienia w moim umyśle. Ktoś mnie zdenerwował, nie, nie, nie. Na pewno nie będzie w moim umyśle, tak, jakiejkolwiek pretensji do tego człowieka. Najmniejsze. Najmniejszy. Nie wiem, jak wy macie, ale na przykład ja mam tak. Najbliższą mi osobą mojego życia jest moja żona. I nikt mnie nie jest w stanie tak wcienić jak ona. I vice versa. Bo wiecie, jak jest małżeństwo. Możesz być niesamowicie uświęcony. I twoja żona też niesamowicie uświęcona. A nikt się tak razem nie wyprowadzi z równowagi, jak wy dwoje. To jest mistrzostwo świata. Dlaczego? Bo im bliżej jesteś kogoś, tak? Im bliżej jesteś kogoś sercem, tak? Tym bliżej jesteś powiązany całym swoim umysłem, emocjami i wszystkimi. Człowieku, mnie na głowę można wejść, człowieku, a moja żona czasami zrobi dziwną minę, tak? I ja w ogóle, ja już w ogóle mam kazanie do niej. Dzisiaj siedzę na sedesie.
Tylko, że ja już wiem, że to jest ludzki tok myślenia, wiesz? Ja już znam zapach tego toku myślenia. Więc wiecie, co po raz pierwszy przede wszystkim zrobiłem? Mówię, Boże, odpuszczam mojej żonie. I spuściłem wodę. Odpuszczam mojej żonie i spuściłem wodę. I teraz co? Natychmiast wymieniłem tok myślowy ludzki na tok myślowy Boży. Tak? Natychmiast. Słuchajcie, w przeciągu minuty dwóch ja już nie miałem kazania w ogóle do mojej żony. Absolutnie żadnego. Tak? Absolutnie żadnego. Bo Słowo Boże mówi, jeśli coś macie wobec kogoś, odpuszczajcie. Że odpuść. Znaczy puść. Tak? Ale ludzki tok myślowy mówi, wyjaśnij jej. Zaraz jej musisz teraz wyjaśnić, wszystko jej wyjaśnij. Jak jej wyjaśnisz, to się wyjaśni teraz wszystko. Tylko wiecie, kurczę, moja żona wszystko wie. Tak? Ona wie wszystko. No co ja mogę powiedzieć? Jeszcze prorokiem jest do tego wszystkiego. Trudno. W ogóle to... Rozumiecie mnie? My musimy robić porządki w naszym umyśle na stałe. Nie zostawiamy, aż coś zgnije. Nie zostawiamy, aż coś się popsuje. Ja tak w lodówce robię na przykład. Patrzę coś w lodówce, ktoś nie je czegoś, no nie? Ktoś kupił jakiś kawałek, coś kupiony jest. Nie je ktoś dzień drugi, dziękuję bardzo, mówię, ja nie popsuję. W koszu będzie leżało. Ja wolę, żeby to pusta była ta lodówka. Ja wolę, żeby tam nic nie było, niż coś, co ma tam leżeć i gnić. Rozumiecie? To bo nic nie ma w lodówce. Ja mówię, było do 5 minut wcześniej. A to raptem jest bardzo ciekawe, bo wyrzucę coś, no nie? Nic nie ma do jedzenia. Pięknie mówię.